art. To będzie taka naprawdę bardzo krótka relacja, nawet nie tyle relacja, to po prostu krótki opis wrażeń z Dnia Darmowego Komiksu 2016 w Poznaniu, który odbył się 7 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej. Powiem wam szczerze, że w zasadzie większość moich odczuć z ubiegłorocznej imprezy, z tej, która miała miejsce dokładnie rok temu, również w Bibliotece Uniwersyteckiej, jest aktualna i teraz, bo jest to w zasadzie ta sama impreza z podobnymi zaletami, podobnymi wadami. Ale choć mogło mi to trochę przeszkadzać przy okazji Comic Wars, czy Comics Wars, które jest imprezą taką, której można jeszcze nadać jakiś charakter, którą można dowolnie kształtować i tak dalej, tak w przypadku Dnia Darmowego Komiksu, to ten trzon imprezy jest siłą rzeczy zawsze taki sam. No chodzi o darmowe komiksy, chodzi o to, żeby rozdać darmowe komiksy, które amerykańskie i nie tylko amerykańskie wydawnictwa udostępniają dla swoich czytelników w ramach promocji. Sama inicjatywa jest bardzo fajna, oczywiście jak zwykle ludzie pojawili się tłumnie, odbierali komiksy, tyle że tutaj poza oczywiście tymi wszystkimi komiksami przygotowanymi specjalnie na Freak Comic Book Day przez właśnie rozmaite znane mniej lub bardziej wydawnictwa, jest to też fajna okazja, żeby promować także polskich twórców, polskie inicjatywy, powiedzmy, komiksowe. W związku z tym, tak jak i w zeszłym roku, zaproszeni zostali polscy twórcy, którzy tutaj rysowali, podpisywali i sprzedawali swoją twórczość. Był darmowy zin z próbkami twórczości rozmaitych ambitnych polskich twórców. No i oczywiście wszystko jeszcze opakowane w formie takiego mini konwentu, czyli byli cosplayerzy, choć trochę mniej ich zdaje się niż rok temu, ale może tylko moje wrażenie. Był oczywiście masa fanów, masa znajomych twarzy, no i oczywiście prelekcje, i bardzo się cieszę, że w tym roku trochę zmieniono tutaj rozkład sal. Doszła jedna salka, która była naprawdę duża, przestronna i chłodna, więc naprawdę przyjemnie się tam siedziało, a przy okazji wyglądała jak jakiś Hogwart, więc siedząc na prelekcji o Batmanie się czułem, jakbym siedział, nie wiem, na lekcji eliksirów czy coś w tym stylu. W każdym razie bardzo pozytywnie, zresztą organizacyjnie również wypadło całkiem sympatycznie. O ile pamiętam, rok temu kolejka po darmowe komiksy ciągnęła się w zasadzie przez całą bibliotekę i ciągnęła się tak bardzo długo w każdym razie. W tym roku oczywiście na początku ustawiło się naprawdę dużo ludzi, ale jakoś bardzo sprawnie to przeszło i bardzo szybko ten tłum ludzi został, powiedzmy, rozładowany. Oczywiście dalej niestety jest ten problem, że biblioteka nie jest zbyt dużym miejscem, w związku z tym no jest dosyć tłoczno. Ale z drugiej strony można było zawsze po prostu udać się na prelekcję, żeby sobie odpocząć od jakiegoś tłumu, no bo mówię, sale były całkiem spore. Albo wyjść na zewnątrz, albo pójść sobie na górę, gdzie było trochę luźniej. Także myślę, że to nie był jakiś wielki problem. Także generalnie jestem z tego wyjazdu zadowolony, wysłuchałem całkiem ciekawych prelekcji, spotkałem się oczywiście ze starymi znajomymi, poznałem nowych znajomych. Myślę, że bardzo, powiedzmy, pozytywnie to wypadło, myślę, że bardzo tutaj fajny wyjazd się udało zorganizować, tym bardziej, że pojechałem na ten Dzień Darmowego Komiksu trochę w ostatniej chwili, bo nie planowałem pierwotnie się udawać, ale w końcu zdecydowałem inaczej i nie żałuję. W tym samym czasie zdaje się, że w Toruniu odbywa się inna impreza, w Lublinie inna impreza, także mam nadzieję, że za rok jakoś uda się to terminowo zgrać lepiej, żeby można było odwiedzić, nie wiem, przynajmniej ze dwie imprezy w tym czasie, a nie tylko jedną. No ale można i tak, co tutaj przykład Oscara pokazuje, że można obskoczyć nawet dwie imprezy jednego dnia, ale mi by się pewnie nie chciało. Także dzięki wielkie wszystkim, którzy się pojawili, dzięki wam za to, że chcieliście podejść, pogadać, przyjąć świątkę i tak dalej. W ogóle klimat tej imprezy jest taki bardzo kameralny i sympatyczny, co jest ogromnym plusem, ale to już tak swoją drogą i to też już mówiłem przy okazji poprzednich relacji. W każdym razie bardzo fajny wyjazd i myślę, że spotkamy się tam również za rok. A może w grudniu na Comics Wars zobaczymy, co los przyniesie. W każdym razie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. Dobrze, mam to. Już.